Siemano wszystkim, z tej strony Pomidor.pl i witam was bardzo serdecznie w kolejnych przygodach Jacka i Daxtera The Precursor Legacy. Więc tak. Tutaj sobie oczywiście standardowo włączamy wibracje, bo po co one mają być? Jesteśmy sobie w Sentinel Beach i teraz pewnie się zastanawiacie, po co ja wróciłem do Sentinel Beach. Pamiętacie tą misję, którą ostatnio robiłem, gdzie nie mogłem tego Power Cella zdobyć? Że przez chwilę myślałem, że chodziło o te robale, co są w dziurach, żeby je wszystkie wybić. Okazuje się, że jak widzicie, tutaj jest Chase the Seagulls. I ja trochę to pominąłem, w sensie pominąłem to słowo Seagulls. Więc o co tu chodzi z tym słowem? Otóż nie oznacza to, że to są robaki, które są właśnie tutaj pochowane w tych dziurach, tylko to, czyli dokładniej mówiąc mewy. Mamy praktycznie odstraszyć mewy. Więc my to sobie zrobimy. Czyż nie? A macie wy niedobre. Kurde. W taki oto sposób Power Cell spadł nam dosłownie z góry. Jest to jedna z takich łatwych misji, żeby zdobyć Power Cell, a ja o niej zapomniałem. No ale cóż, człowiek ma prawo popełnić błąd i ma prawo też o czymś zapomnieć. W moim przypadku jest to, jak widzicie, bardzo mocno adekwatne. Więc zdobądźmy go zatem. Okej, 31, czyli daje nam to 30% gry i teraz mamy tutaj wszędzie power cele pozbierane, całe 8 power celi. No tutaj no to brakuje nam, wiadomo, dwóch od wyroczni oraz wujek Jacka, ponieważ tak musimy jakby dać wujkowi Jacka 90 precursor orb, żebyśmy dostali power cela. Forbidden Jungle mamy zrobione na 100%. Misty Island też mamy zrobione na 100% i teraz możemy udać się do nowej lokacji, a raczej do lokacji, która tak naprawdę zamknie nam teraz Sandover Village, bo Sandover Village to jest ta główna lokacja, bo jakby od niej zaczynamy i ona ma właśnie rozwidlenie na te trzy pozostałe, czyli wiecie, Sandover Village ma rozwidlenie na Sentinel Beach, Misty Island oraz na Forbidden Jungle. Więc udajmy się wtedy do Kiry, bo Kira na nas tam czeka już od poprzedniego razu, tak na dobrą sprawę. I teraz od tego farmera, powiedzmy, że takimi schodkami do góry. I zaraz właśnie będziemy w Fire Canyon. W sumie to już w nim jesteśmy. I jest tutaj Kira, która na nas czeka, więc czas na cutscenkę. Great! You have the 20 cells needed to power my heat shield. Now be careful. The shield will only protect your zoomer till it reaches 500 degrees. So try to keep her cool. Flying over open lava will definitely heat you up fast. Hit 500 degrees and it's over. Over? Like burning molten metal over? The fire canyon gets pretty hot. So keep a lookout for jumps to keep you off the hot ground. I've also released several blue cooling balloons you can use to drop the shield's temperature quickly. Oh, and when you get across, don't forget to activate the teleport gate in the Blue Sage's lab. Then we'll be able to teleport over and meet you. Good luck! Okej, więc Kira nam wytłumaczyła, że zoomerem mamy po prostu się dostać na następną strefę, czyli do, powiedzmy, takiego drugiego świata. I teraz tak, te niebieskie cosie, co tam widzicie, dokładnie te baloniki, one nam będą... A zresztą zaraz wam pokażę to. Więc wyruszmy sobie zatem. Więc kontrolki są tutaj bardzo proste. X-em jakby powodujemy, że do przodu lecimy. Co nie? I te niebieskie balony nam zatrzymują, powiedzmy... Nie wiem, jak to się technicznie nazywa, ale...
ten wskaźnik, który tutaj nam leci. Ponieważ kiedy on dobiegnie do końca, raczej strzałka kiedy dobiegnie do końca, to mamy z dziepką mówiąc przesrane, dlatego że... No... Możemy wybuchnąć se. Tyle mogę powiedzieć. I teraz taka mini ciekawostka. Jest to jeden z poziomów, w sensie te takie poziomy, gdzie podróżujemy z Umerem w tym wypadku, są to poziomy, gdzie często nie mamy tych precursor orbów w takiej, powiedzmy, normalnej formie, że wiecie, że takie, że fizycznie możemy je zebrać, tylko mamy je w formie takiej, że no, że są w skrzynkach. Bardziej. I Fire Canyon mamy zrobione na 100%. Ale kurde, czekajcie, właśnie kurde, 7 Scout Fly nie zebrałem. Ja pierniczę. Dobra, to my tam wracamy, nie? Zanim polecę na następną lokację. Gdzie ja zgubiłem tego Scout Flya? Tutaj jest, ja pierniczę, tak blisko. Powiem tak, błędy się nawet najlepszym zdarzają, okej? Ale dzięki temu tą lokację mamy już zrobioną na 100%. Czyli nasz Fire Canyon. No bo co, mamy tutaj za Scout Flye, tutaj za Scout Flye ten Power Cell i tutaj mamy za zakończenie Fire Canyon, czyli dojechanie do samego końca. Więc wysiadamy sobie i lecimy na Rock Village. Czyli to jest teraz główna lokacja, tak jak to było z Sandover Village. I Rock Village posiada takie poziomy jak Precursor Basin, czyli jeden z najdudniejszych poziomów, Precursor bodajże City, to był poziom podwodny, oraz Boogie Swamp, czyli poziom bagnisty. Get used to that teleporter tingling sensation. Hey! It looks like the Blue Sage threw a party. Oh my! Rock Village is on fire! One heck of a party. No, no! I mean Rock Village is being bombarded with flaming boulders! Oh! And it looks like the Blue Sage is working on a levitation machine to move them. Assuming it's operational, we're gonna need power cells to fuel it. I guess you two are going to have to find some ore. We'd better take a look at his notes. Jack, go check on the villagers, then come back and give us an update. And take the furball with you. Okej. Więc tutaj co dowiedzieliśmy się, to, że Rock Village jest wioską, która jest teraz trochę w płomieniach, dlatego że pojawiła się ogromna bestia, która no tak jakby nie daje spokoju i zresztą o tej bestii zaraz się jeszcze dużo ciekawych rzeczy dowiemy. Ale to mówię, za chwilkę wam o tym też wspomnę. I zawsze mi się to kurde myli, ponieważ zawsze myślę, że ten Scout Fly jest gdzieś tutaj, a okazuje się, że on jest szparkę dalej. Jakkolwiek to brzmi. I co, tutaj już mamy zebrane Precursor Orby. W ogóle ile mamy ich tutaj do zebrania? Tak, 75, 50 mamy do zebrania, okej. I 6 Precursor, Power Cellów, no. Tam była, jak widzieliście, wyrocznia. Tutaj mamy jakiś wielki Camlot, który nie wiadomo skąd się pojawił. No, same nie wiadomo rzeczy się tutaj dzieją, kurde. I wiecie co? Zasilimy sobie tamtą platformę. Czemu by nie? Może zdążymy.
kurde, nie zdążyłem. To próba druga w takim bądź razie. Do 3 razy sztuka, co nie? A jednak się nie udało. I zapewniam was, że za 3 razem też mi się nie uda, więc dobra, może pójdźmy do tej oto pani. Ale zanim jednak pójdę, jedno szybkie ZW, ponieważ muszę szybko do toalety. Już jestem? I dobra. Weźmy sobie tego Scout Flya, bo wiecie, on się tak na mnie tutaj czai, on tutaj tak mnie hipnotyzuje tymi słodkimi małymi oczkami. I co? Podejdźmy sobie do pani, archeolog. You two look like a couple of capable fellows. I've got a research project going and maybe you could help me out. Hey, we're the ones on a big quest here. We ask you for help. Well, perhaps we can help each other. I've been studying the burrowing habits of lightning moles in the precursor basin next to our village for years. But now those awful lurkers have scared the moles to the surface. And since they're blind as bats, they can't find their way back underground. If you could herd them back into their burrowing tunnels, you might just save their lives. I've got a power cell that says you can do it. Yeah, lightning moles. We care. Maybe for 2 power cells. Nice try. But I would be willing to part with another power cell if you two find me 90 precursor orbs for my research equipment. Fair enough? Więc tak, ta oto pani jest bardzo ważna, żeby z nią pogadać, ponieważ kiedy z nią pogadamy, to ona nam aktywuje jedną sekcję w jednym poziomie oraz to, że możemy tak naprawdę od niej zdobyć 2 power cele. Za tą jedną rzecz, którą zrobimy w tym poziomie i za 90 precursor orb. Ale dobra, okej. Wow, czemu ten ziomek i ten ziomek zniknęli, tak, w sumie? To trochę dziwne jest, nie powiem, że nie. Więc pogadajmy sobie teraz z tym oto panem. Oh, no, not another hero. I lost my short on this so-called hero's big fight against the monster up there. Trust me, the smart money's on the monster. That wager pretty much tapped me out. So, I got a proposal. Bring me 90 orbs to get me back on my feet and out of this barrel, and I'll give you a power cell in return. And if you gain, I do have one more bet on mine. My big comeback. Beat the record time racing Dead Man's Gorge in the Precursor Basin, and I'll get a pretty payoff. For that, I'll give you another power cell. Więc ten ziomek chce od nas 2 power cele. Jeden, jak widzicie, za 90 precursor orbów, a drugi jest za to, że żeśmy z nim pogadali. Ponieważ gdybyśmy z nim nie pogadali w tym momencie, on by nam nie odblokował tamtego wyścigu, który tam się odblokował. Więc miejcie to na uwadze. A teraz pogadajmy z tym ziomkiem i zaraz wam opowiem jeszcze jedną rzecz, o której on opowiedział, ale to zaraz. Your vital organs? Walk it off, tough guy! Oh, sure, I was tough once. Maybe even the toughest of them all. I single-handedly defended this village from those horrid creatures for almost a year. Then that horrible monster arrived and commenced the boulder bombardment. So, full of valor, armor shining in the sun, I climbed the hill to take him on! But he pounded me like one tenderizes a Yakow steak. Have you tried attacking him with your melodrama? Cause it's killing me! After my last stunning failure, he sealed the passageway to his roost with a 30-ton bolt, leaving no way for anyone to challenge him again. So, our sage, a master of blue eco, and a mechanical genius, devised a machine capable of lifting the boulder out of the way. But alas, he disappeared before we had a chance to turn it on. And he took all of his power cells with him. At least I was able to pull enough pontoons out of our bridge to prevent that monster from coming down here to do me harm. Yeah, good job, tough guy. But we're gonna need you to put him back and stuff. Oh, sure. And seal my doom? All right. Fine. Bring me 90 precursor orbs and I'll let the pontoons loose. But I'm not going to fight that monster again.
Okej, więc on chce 90 Precursor Orbów, żebyśmy dostali od niego Power Cella. Ale dobra. O co w ogóle chodzi? Dlaczego ten ziomek ma tą beczkę? Czemu on w ogóle chowa się w tej beczce? Otóż okazuje się, że ten nasz tutaj pan, który teraz rozpacza, został pokonany przez wielką bestię, która tak naprawdę jest na samej górze Rock Village. Czyli ten oto ziomuś. To jest Claw. On się nazywa Claw. I on właśnie pokonał tego oto ziomka. A jako, że tutaj ten pan założył się o zakład, że on go pokona, to przegrał zakład i swoje ubrania, że tak powiem, musiał oddać czy tam sprzedać. I siedzi sobie teraz w beczce. Z kolei on był kiedyś bardzo mężnym wojownikiem tej wioski, ale okazało się, że został pokonany przez Claw i już stracił taką pewność siebie. I powiedział, że kiedy tam zapłaciłem mu te 90 Precursor Orb, to on nam odblokuje nowy obszar, czyli zakładam, że ten oto pomostek. Bo on jest zablokowany póki co. Jak sami zresztą widzicie. I tutaj nawet rybka się zaczęła mną interesować, więc no, lepiej być już nie może, że tak powiem. Ile mam w ogóle tych? 17. Ładny wynik. I teraz tam mamy tego Scout Flya i tutaj mamy. I w sensie tutaj mamy. I w sumie bardzo się czaję na tego Scout Flya, więc chyba go sobie zbiorę. Tak już, żeby, wiecie, być przygotowanym. Na Power Cella, of course. I teraz się pewnie zapytacie, dobra, powiem, no to co zaczynamy? Czy zaczynamy od tych, od Boogie Swamp, czy zaczynamy od Precursor Basin, czy od jakiego poziomu? Nie zaczniemy sobie na pewno od Lost Precursor City, czyli od tego tutaj, ponieważ jest to poziom podwodny. Zaczynamy od Precursor Basin, potem Lost Precursor City, a na końcu Boogie Swamp. I potem konfrontacja z Claw. I sorki, gdybym tak trochę chrząkał czy coś, ale no. Chrypka. Nie wiem od czego nawet w sumie, ale chrypka. To nie tutaj? Tutaj jest przejście, właśnie tutaj. Tutaj jest. Tak powiem wam szczerze, że się na chwilę wyciszyłem, dlatego żebyście mogli sobie posłuchać tego pięknego soundtracku, ponieważ ja bardzo szanuję soundtrack z Rock Village. Ale dobra, my tutaj gadu, a sprawa jest bardzo poważna, więc rozpoczynamy nasz poziom pod nazwą Precursor Basin. O, dokładnie tak, już mamy nawet nazwę na ekranie, Precursor Basin. I to jest jeden z najnudniejszych poziomów, więc spodziewajcie się tutaj fileru z mojej strony, w sensie wiecie. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi z filerem, to już mówię i objaśniam. Jest to po prostu taki element tego programu zwanego Zagrajmy Wy, gdzie tutaj sobie będziemy gadali na temat różnych rzeczy niezwiązanych z Jackiem i Daxterem. Ale zanim opowiem o tym, to może taka mała wspominka z tego poziomu. Więc nie lubiłem tutaj strasznie zbierać Precursor Orbów oraz Power Celli, dlatego że jakoś nigdy nie lubiłem tego poziomu robić na 100%, powiem wam szczerze, tak pomiędzy nami. Nie mówcie tam nikomu, bo zaraz kurde ktoś się wygada i wiecie, no wiecie co ja. A my chyba takich sytuacji nie chcemy. No ma się między innymi dlatego, że tutaj też są te beczki z toksyną. O ile tak to mogę nazwać, albo skrzynki z toksyną, z trucizną, wiecie o co chodzi. A wolę mieć już to z głowy, dlatego że powody. Pamiętam, że mój znajomy nie lubił strasznie Precursor Basin ze względu na dwie misje. Ja wam trochę o tych misjach opowiem. To jest między innymi jedna z nich.
A druga, szczerze, ona nie jest aż taka trudna, ale nie dziwię się, czemu jej nie lubił, biorąc pod uwagę, że no, trzeba się uzbroić w cierpliwość, a mogę tutaj już wam zdradzić, że mój kolega do takich osób niestety nie należy i bardzo łatwo potrafi się zdenerwować. Tak, by the way, ile mamy tutaj? 200. No tu już mamy zaraz zebrane wszystkie precursor orby. Wiecie, mówię, wolę to zrobić teraz, bo potem pewnie o tym zapomnę, a nie chcę potem robić edytu co 2 sekundy, dlatego że hej, zapomniałem czegoś. Ej, wiecie co, robimy backtracking, zaraz wracam. Lepiej zrobić to już teraz, mieć to z głowy, niż żeby potem niepotrzebnie sobie głowę zaprzątać tym. I chyba zrobimy tą misję teraz, żeby wam zademonstrować, dlaczego on nie miał cierpliwości do tej misji. A więc podlećmy sobie tutaj. I musimy zrobić coś takiego, czyli po prostu strzelać zielonym eko w tym wypadku, takim specjalnym zielonym eko, która spowoduje, że te roślinki będą po prostu znikały. Jest to tak zwana czasówka, bo jak widzicie, one co jakiś czas tutaj się znowu spełnią, więc lepiej skupmy się i zróbmy to szybko teraz, ponieważ jest to jedna właśnie z takich bardzo nużących misji moim zdaniem, ponieważ tutaj tak naprawdę jedyne co ci może dopisywać to szczęście, nic więcej. Może ci się to uda bardzo szybko, a może ci się udać to nie za szybko i będziesz gnił tutaj w nieskończoność. A ja nie chcę gnić w nieskończoność. Ja tutaj chcę wszystko na spokojnie sobie zrobić. Chcę sobie tutaj, kurde, polecieć potem na Lost Precursor City i zrobić dzisiaj jak najwięcej. Ponieważ sądzę, że będę robił coś takiego, że będę robił sesję z tych światów i z tych lokacji w zasadzie, bo to się najbardziej opyla. Bo jest z tego trochę odcinków, że tak powiem, potem, kiedy sobie tam, wiecie, wycinam niepotrzebne momenty z let's playa. Równie dobrze mógłbym to też nawet wyciąć, tą moją filerową gadkę. Znaczy, w sumie to nie jest do końca filerowa, ponieważ gadam tutaj na temat tego, co aktualnie robimy. Czyli pozbywamy się roślinek fioletowego eko. Bo jak wiecie, fioletowe eko to jest bardzo złe eko. Nikt nie lubi tego eko.